Mateusz Kuźniewski, witam Państwa serdecznie. Kończy się zgrupowanie w cypryjskiej miejscowości Alia Napa, a skoro się kończy, no to czas je solidnie podsumować, a jak solidnie podsumowywać, to tylko z trenerem kolejorza Janem Urbanem. Witam serdecznie, panie trenerze. Dzień dobry, witam. To na początek bardzo ogólnie. Czy pan jest zadowolony z tej pracy, z tej roboty, którą tutaj wykonaliście w Alia Napa? Jestem zadowolony i to bardzo nawet. Tak bym to wszystko ujął. Było widać na samym początku tego tygodnia pracy, bo jednak jest to krótkie zgrupowanie, że zawodnicy jeszcze mieli trochę tej świeżości po wakacjach, po tym wolnym, jaki mieli. Natomiast już można powiedzieć, że pod koniec tygodnia tak wesoło nie było, bo jednak ta ilość treningów, ta intensywność tych treningów i przede wszystkim bardzo rzetelna praca wszystkich zawodników spowodowała to, że już powoli zaczynają odczuwać trudy tych treningów, tego zgrupowania, bo u nas nie jest inaczej jak w innych drużynach. W pierwszym zgrupowaniu, które mamy tutaj na Cyprze, główny akcent był położony na to, aby popracować pod względem przede wszystkim fizycznym. Rzeczywiście tej pracy wykonaliśmy dosyć dużo, bez żadnego narzekania ze strony zawodników. No, ja jestem pod wrażeniem, że grupa naprawdę pracuje wspaniale, można powiedzieć. Nie trzeba nikogo poganiać, przekonywać i to jest na pewno fajne i budujące. Zawsze, kiedy słyszymy, że zespół jedzie na zgrupowanie, na którym będzie się skupiać nad przygotowaniem fizycznym, no to wyobrażamy sobie, że będzie bardzo dużo siłowni, bardzo dużo biegania. Tego było sporo, ale co zwróciło naszą uwagę, to to, że nie zabrakło ćwiczeń z piłką, było ich sporo, no i też sporo już pracy, może nie nad taktyką, ale nad odpowiednimi zachowaniami w odpowiednich momentach. Taki był plan od początku? To znaczy, to zgrupowanie jest bardzo krótkie, ale rzeczywiście wydaje nam się, że były akcenty siły, natomiast przyjdzie na to czas troszeczkę później, przed ligą i w czasie trwania sezonu. Natomiast teraz rzeczywiście większy akcent był postawiony na to bieganie. Natomiast można biegać intensywnie również z piłką, dlatego z tej piłki było też dosyć dużo, natomiast odbywa się to, ten kontakt z tą piłką odbywa się w zupełnie inny sposób niż ma to miejsce w okresie startowym, ale z piłką zawodnik zawsze trenuje inaczej, można z niego wydobyć o wiele więcej, nie wydaje mu się, że jest aż tak zmęczony niż wtedy, kiedy robi to bez piłki. Dwóch młodych zawodników, to znaczy młodych dużo więcej, ale dwóch miało taki pierwszy kontakt z obozem przygotowawczym pierwszej drużyny Lecha Poznań. Kamil Jóźwiak, Tomasz Dajewski. Jak trener ocenia ich pracę? Wiadomo, że pewnie na takie szersze podsumowania jeszcze przyjdzie czas, ale jakieś wrażenie już zrobili. No podejrzewam, że oni najbardziej w kościach czują te treningi, tą różnicę w intensywności treningów. Natomiast ogólnie mogę być zadowolony z nich, tak jak i z pozostałych zawodników z tej pracy, którą wykonali. Czas na oceny, tak jak wspomniałeś, przyjdzie troszeczkę później, bo wiele drużyn z naszej ekstraklasy już dawno rozgrywały sparingi, natomiast myśmy specjalnie chcieli grać tak późno, żeby skoncentrować się maksymalnie na przygotowaniu fizycznym, bo ten okres przygotowawczy jest troszeczkę krótszy niż w ubiegłym roku. A już po przyjeździe do Polski, na zgrupowaniu w Hiszpanii, tych spotkań będzie o wiele więcej. Będziemy mieli większe pole do oceny zawodników na różnych pozycjach. Ogólnie z tych nowych zawodników, mam tu na myśli tych trzech młodych zawodników z drugiej drużyny, bo jest jeszcze przecież bramkarz Lis, Sisi, to przede wszystkim praca. Po dzisiejszym spotkaniu
możemy powiedzieć, że wszystko było w porządku, nie ma kontuzji, jest okej. Hiszpan Sisi, wspomniał trener o nim. Jak się wprowadził do drużyny, bo dla niego to też bardzo ważny obóz, bo taki pierwszy w nowym otoczeniu. Tak, na pewno nowi zawodnicy na samym początku i tym bardziej, jeśli się to odbywa w okresie przygotowawczym, wtedy kiedy jest czas na to, aby jechać na zgrupowanie i pobyć z nowymi kolegami troszeczkę dłużej, pomaga w tej adaptacji. Nie inaczej na pewno jest i z tymi młodymi chłopakami, którzy są z nami i również z Sisim. Ten kontakt praktycznie przez cały czas powoduje to, że poznają się dużo szybciej. I w ogóle atmosfera w Lechu jest bardzo dobra i pod tym względem, obojętnie kto by nie przyszedł, to są przyjęci z otwartymi rękoma przez pozostałych zawodników, bo przecież dzisiaj każdy piłkarz zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiaj on kogoś przyjmuje, jutro przyjmują jego w nowym otoczeniu, a przecież każdy, kto przychodzi, chce coś wnieść do drużyny i to przyjęcie jest niezmiernie ważne. Trenerze, nie będę pytał o podsumowanie sparingu, bo to pierwszy sparing i wiadomo, że tutaj jeszcze piłkarze zmęczeni, a poza tym rosyjscy piłkarze też nie pozwolili dzisiaj za bardzo wam rozwinąć skrzydeł, broniąc się na własnej połowie, ale dwa pomysły zaobserwowaliśmy. Szymon Pawłowski na szpicy i Dariusz Formela w pierwszej połowie, ustawiony na lewej obronie. Skąd te pomysły i czy trener planuje te pomysły w przyszłości jakoś szerzej rozwijać? To znaczy, to wynikło to po prostu z sytuacji kadrowej, w jakiej się znajdujemy. W pierwszej połowie zagrał tam Dawid Kownacki, który może grać na tej pozycji. Zagrał również, tak jak wspomniałeś, Darek Formela na lewej obronie, bo Barry Dagrac wyjechał i nie mógł uczestniczyć. Natomiast nie mamy więcej zawodników, bo jesteśmy tutaj 20 piłkarzy z pola plus bramkarze. No i w drugiej połowie Szymek Pawłowski z przodu. Rzeczywiście. Z tą sytuacją, w jaki sposób musimy sobie radzić, szukać różnych alternatyw, a w tym przypadku chcieliśmy zagrać tylko po 45 minut, żeby zawodnicy grali. No stąd też nie było opcji, bo w tym przypadku pytasz akurat o Szymka, ale gdybym wystawił kogoś innego, to byś pytał o kogoś innego, mimo to, że żaden z nich nie jest takim typowym napastnikiem. No ale te pomysły będą, dopytam jeszcze, kontynuowane w przyszłości. Zakładam, że jest to zależne też od tego, kto do Lecha Poznań w tym okienku transferowym przyjdzie, jeżeli w ogóle przyjdzie. No tak, zgadza się. Zależy to od tego, kiedy, bo mam nadzieję, że uda nam się sprowadzić napastnika, bo to po prostu widać. Nawet w takim sparingu, jak dzisiejsze spotkanie, było widać w drugiej połowie na przykład, że jesteśmy bardzo długo w posiadaniu piłki, kontrolujemy spotkanie, szukamy gry z lewej na prawą stronę. Natomiast czym bliżej bramki, tym trudniej o wykończenie tych wszystkich akcji, o groźne sytuacje, bo nawet wtedy, kiedy jesteśmy na przykład z piłką w bocznych rejonach boiska i chcielibyśmy szukać dośrodkowania, no to też tam nie ma zawodników takich, którzy grają dobrze w powietrzu głową. No ale nie, to mnie nie martwi na dzień dzisiejszy, bo wiem, że taką mamy sytuację. No, będzie mnie martwiło, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce również na przykład w pierwszym spotkaniu ligowym. A może już jak będziecie w Hiszpanii, to się zmieni. Pozostaje podziękować za Cypr i życzyć udanego zgrupowania w Hiszpanii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że tak będzie, jeśli chodzi przynajmniej o kontuzję. Fajnie, bo tutaj mimo wszystko nikt nie złapał żadnej kontuzji i to też jest w takim okresie, jakim jest okres przygotowawczy, bardzo ważne. Trener Jan Urban, proszę Państwa, zadowolony ze zgrupowania na Cyprze. Pierwszy krok w przygotowaniach do nowego sezonu został wykonany, kolejny już w Polsce, a potem na kolejnym zgrupowaniu w Hiszpanii. Mateusz Kuźniewski, bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.